Just start. Jej. Chapter 10. Chapterów jest 16, tak? Więc dzisiaj przejdziemy do chapteru 12, ewentualnie 13. Zobaczymy. Zobaczymy, czy będzie wciągało. Boga. Co to za bańka, nie? Jakieś badanie sarkofagów. Dobra, wróćmy do kiełbasia, że o Jezu, albo co kiełbaskę komuś zjadł. Figurki. Taką z grilla, co nie? No taką z grilla, no. Jasna sprawa. Pojedyliłem na koniec jaką. O Jezu. Frytkami. A no z frytkami w sumie też, ale z frytkami już tak nigdzie, nigdy nie jadłem. O. Ale mi na wybić smaka boku i jest zrobił coś zjadł. Oni jakieś macki mnie atakują. Widać, że japońska gra. Tentacles? Why did it have to be tentacles? Co nie? Dlaczego muszą być o... macki. O nie, to są te. Na koziołka. A wymieńcze się, patrzcie i obserwujcie. A Jezu, jak już mam dość tego utworu muzycznego. No za to musi być pure platina, jak nic. Ja proszę, była taki ubaso. Jezu, nie, już mi smało. Platyna tylko? Do damage'a było. Nie brzmi mi smaka. Tak, a propos, itemki, o właśnie, tu coś mogę robić. Aha, dobra. Right.
Nie mam pojęcia, co ja tu robię. Coś zrobiłem. Jak być chujem, wersja hard medium. Nie, no błagam, że nie dobrze mi tego smaka. Naprawdę, jestem głodny już przez ciebie. Jesteś zadowolony? Czy jesteś zadowolony? Pewnie tak. Tak. Nawet nie wiesz, jak bardzo. Ty jesteś mędą, Bok. Ty jesteś mędą. Bez nadzieja. Obijam sobie z keczupikiem pikantnym. Jestem chujom, a nie mędą. No to tak. Znaczy ty mi tym jesteś. No i kolejny, no. I przyszedł demon. Przyszedł demon, który też mi robi smaka teraz na jedzonko. Ja za chwilę was porzucę i tyle będzie widać. Brawo. Przynajmniej skończysz chińskie bajki. Jakie chińskie bajki? A o co chodzi, Boko? Całą wyspą przesuwam. Ja pierdzielę, co tu się dzieje? No, tę drugą, no. Ale Demciu będzie smutny. Ciąga tą piłę. Tego bym chciał wiedzieć. To bo chce wiedzieć, to chce wiedzieć. Skoro ona ma tą piłę. O, ale mogę mieć tą piłę więcej. Będę, potwierdzam. Widzisz? Widzisz, Boko? No to zawsze pytanie. Czy domyślam się, Boko, że to jest pytanie retoryczne, co?
Ej, czy ja przypadkiem cię nie zabiłem? Jaka ta piła była super, o jad. O, i jakiś znowu dziwny coś. Się umysłu mi się walił. Bajoneta. Maszyny siłki, które ładują swoją moc. No. No i co jeszcze? O! No, no. Jakaś, to była jakaś tentakle głowa? Jany. Bajoneta. Jak nie ma, to nie ma co nawet myśleć. Jak się nie uszedł, no też może być. Duży siłek poszedł. No tak, duży siłek też to jest. No. Hello darkness, my old friend. Dobra. Mi się trzeba w głowie kręcić dobinę. Z czym walczymy? O nie! O nie! Statki naprawdę. W kosmosie. Ja nie lubię tych statków. Chyba, że... No tak. Jakie te statki są głupie. Ja tu ze wszystkim mogę walczyć, tylko nie ze statkami. Statki są tak irytujące.
Ja chyba ja nie miałem po tych statkach iść. Tak, nie miałem po tych statkach iść. Głupie statki. A jeszcze maski. Głupie macki. Te kręgi takie strasznie kojarzą mi się z lokacją wejścią PvP GW2. Mówisz? Your friend? Yes, he is. His name is Cheshire. He's cute, isn't he? Cheshire. What a stupid name. Well, I see what you did here. Just means we're gonna have to find something else. Now, all I have to figure out is what to do about you. So, Cerecita, that woman's really your mom? Uh-huh. My mommy is strong, and she protects me from scary monsters. Monsters? I don't think you know who the real monsters are. Huh? Jakie paskudne dziecko. It's marihuana from my plantation. Next game of marijuana, you must buy only... Yep. That makes sense. Chyba dostaję wpierdziel. Dostaję wpierdziel od podłogi. Podłoga mnie biła. A zobaczmy, co tu mamy.
Mierzemy. You bring me enough of these halos, then maybe I can buy a ticket to space. Always wanted to be a bald space marine. What can I do for you anyways? Nowe przedmiociki są. No dobra, dobra. Bronie. Są jakieś nowe broniuszki? Gdzie tam Onyx, coś tam. Jakieś akcesoria, kogo obchodzą akcesoria? Techniki bardziej mnie interesują. O, są. Dwie nowe techniki. Zobaczmy. Naciskam. No, naciskam, halo. Głupie. O, jestem ptaszkiem. A ptaszkiem to chcę być. No to właśnie robiłem, Boko. Umrzyj. O, więcej technik. Umbram Spear. Skoro już mam to, to sobie wezmę i to. Na, wezmę to w takim razie. Nie, nie brzmi legitnie. Kiedyś przetestowałem to. Fajne. Jest dwa, trzy, cztery. O, minotaury jakieś.
No i złoty smok. Halo, uniknąłem tego. Gdzie ten wąż? Mam cię. No, jeszcze jeden hit. Głupi wąż. No. Znowu muszę się z tym wężem nawalać? Nie widzę tego węża. Głupie węże. Dobra, chapter 10 zaliczony. O jajciu. Ale to było głupie. Jak ja nie lubię głupich pomysłów. No, no, wiecie. O, i ta minigierka. Ah!
Głupie. Chapter 11, no dobra. 6 z poziomów zostało. Lecimy. Czas na długie kaczenki. Siema Janusz. Halo, halo. Siema, siema. No, Bayonetta nie grałem, a chciałbym. Wiesz co... Bayonetta nie jest zła, to jest przeciętna. Tak jest po prostu przeciętna. Jest przyjemna, ma swoje momenty, w szczególności humor naprawdę genialny. To też jest genialne. Ale gra jako taka... No cóż... Powiedzmy, że są lepsze tytuły. Z gatunku slasher już. Easy peasy. Co za troll! Co za troll! Jak można było tak strollować? Drugi raz już. Macki. Dlatego chciałbym przez ten humor i chorą japońskość. O, no to w takim razie jak szukasz tych dwóch rzeczy, no to na pewno to znajdziesz tutaj. Także nawet jeśli nie masz konsoli, to Bayonetta jest już na Steamie, na PC. Także możesz sobie kupić. Nie wiem, czy to ile to kosztuje. Ale po tych latach raczej nie jakoś dobra. I coś zje tą maskotkę. Albo jej macka. Tak.
Zawsze, w japońskich grach zawsze muszą być macki. Nie mam Wii, a PC mam za słaby, bo i tak na nim nie gram. Znaczy, no, jeśli chodzi o Wii U, to tam na pewno jest Bayonetta 2. I chyba jedynka też. Ale Bayonetta ta też na PS-ie, trójce i Xboxie 360. Akurat Bayonetta była na każdej głównej platformie. Teraz razem z PC. Ja mam Wii, a PC mam za słaby, bo i tak na nim gram. No to faktycznie. Co najwyżej ty na ślopy, co możesz sobie pooglądać. Rany, co tu się dzieje? Jakieś mackowe stwory mnie atakują. Dlaczego to zawsze muszą być macki? Po dziwnym języku lecimy. Au. Rany boskie. Ciężko troszeczkę jest to ominąć. Wie, ciężko jest to ominąć. Chyba, że to unikiem zrobi, a nie biegając. No, chyba że tak. I w nos został. Ło! Fajne. To było fajne. Jędzorek mu odcięła. No, walki z bossami trzeba przyznać, że są całkiem. Daj mnie zjadł. O, tu mam PS3, PS4, PS2. Jak są macki, to gdzie elementy? No wiesz, no, mimo wszystko to jest gra akcji, a nie gra wieżaka. Oczywiście są takie chyby gier akcji, ale tutaj postawiono na coś lekkiego. O nie, naprawdę. Teraz to jest o wiele trudniejsze. Czekaj, czy to ten schemat ataków nie jest ten sam? Czy to znaczy RNG sam wylosuje? To wychodzi, że tak. Za wcześnie. Dawaj boku, no piko. Nie, chłopie, nie! Wszystko tylko nie to. Ja, czy ty masz godność i człowieka? Aha! Chyba szybko trzeba to uniknąć. Aha, dobra,
No dobra. No to on ma kilka tych... Tak, on ma kilka tych jęzorów. Fuck. Więcej macków. Dlaczego w każdej japońskiej grze muszą być macki? No i na pewno mają fetysz z tymi ośmiornicami. To się odjanie Pawła. Ta z głowa wybuchnie. One punch. O, Skolopendra. Wszyscy kochają Skolopendry. Fuck. Za mało smaszowałem. Okej, Pufson. Pufson, co ty robisz? Pufson cię zepsuł. Na sekundę. Bo uznał tą kropkę między dwoma wyrazami bez spacji jako link. A wklejanie linków jest niedozwolone. Pufson jest głupi. Wybacz mu to. I co? Przeszliśmy? Przeszliśmy! Nice. Chapter 11 zakończony. 5 chapterków do końca zostało. Wyklinam z dwie powstą klątwą bok. O Jezus! Ej, ale bez przesady! Na coś takiego nie zasługuje mimo wszystko. To już jest... No to fakt, z tym akurat ciężko się nie zgodzić. Jest na co podpatrzeć. Chapter 12.
Także przejdziemy jeszcze chapter 12 i zależy od tego, która będzie godzina, chapter 13. Pięć godzin później, dobra. Excuse me, sir. May I have my glasses back? Huh? Oh, yeah. Here you go. Cereza, how did you get such magical glasses? The glasses aren't magic, silly. I can see the monsters without them. Monsters? Not quite. So, has Bayonetta, I mean your mom, been fighting these big bad monsters for a long time? Mummy is a witch, and witches protect people and are very strong. When I grow up, I'll be strong too, and I'll protect my mummy. Wait, you think witches do what? Oh, forget it. No point in arguing with a little kid. I'll manage on my own. I'm sure you will. Mummy! Shit. You never cease to amuse me, Cheshire. I suppose that's your next target? This is yours, little one. You didn't cry while I was gone, did you? Nope. Good. Bayonetta, no matter how I ask, no matter how many times, you always say the same thing. Come now, Kitty. You know it was a all misunderstanding. You're so stubborn, you know that? My father, he was a journalist too. In fact, he was twice the man I could ever hope to be. He was obsessed with one case his entire career. A case so bizarre it took over his life. They could have made a movie of the details. The followers of darkness, the Umbra Witches, and their light world counterparts, the Lumen Sages, controlling everything with a power known as the Eyes of the World. Then, the Light and Dark clans suddenly disappeared from their medieval home in Europe. You may be familiar with the town. You're standing in it. Welcome to Vigrid. 500 years later. 500 years. Co tu się stanie? Working at the behest of the powers that be, sought to lead their fractured world towards peace. They both possessed an eye said to have the power to create history that they used to oversee the world. However, their spirit of cooperation did not last. For amongst them, a pair of young star-crossed lovers conceived a child that sent the clans on a path to ruin. The woman was thrown in jail, and the man exiled from his clan. However, the child remained with the Umbra, raised as a black sheep even amongst the darkness. Since the balance between light and dark had been lost, both clans spiraled into decay. Legend had it that the two eyes could be united to control reality itself. And this legend fueled ambition and desire, leading to a myriad of battles between the clans. In fact, it led to their mutual destruction. No i nic z tego. My father was mocked for buying such a fairy tale. However, I believed his story. And I believe it more than ever now that I've found you. The memory of the clan lingers on, despite the passing of 500 years. What on earth was my father searching for? And why did he have to die for it?
to discover the truth with my own eyes. That's why I haven't given up my chase for it. Or you. The head of the Ithaval Group, the multinational that dominates Vigrid, recently tried to sell an enormous gemstone on the black market. If he isn't selling out in the open, it means we're going to have to acquire it by other means. And that starts by sneaking onto that jet. Something? I am. How did you lose it? Little one, do you have anything you really like? Something really important to you? Yes, this. I love it. Did you get this? You gave it to me, Mummy, for my birthday. When you love something, never lose it. Understand, little one? You must keep it safe, close to your heart. Trzymaj się, Zenku. AZW. I pojawi się wielki potwór, który ją zje. Spider-Man! Cutscenki to ma długie. Dlaczego atakuje mnie? Aha, dobrze, już wiem dlaczego mnie atakuje. Nie zadziałało. Uff.
Takie kręcenie nie jest lekkie, uwierzcie mi. O, naprawdę? Dobra, kogo wchodzą jeszcze to wszystko? A razem potrafisz pochodzić po tym? Lewinie? Pojawi się to jeżoła, no tak. Tak właśnie, żem czuł. Why so glum? Something troubling you? Only your constant fretting over my state of affairs. I've no time to play games with you. No need to take out your stress on me, Bayonetta. It's clear you're worried for the girl. I znowu się będziecie walić? Oczywiście. O! Samonamierzające kule. U, nie toperze. Bijemy się już? Tell me where she is now. My, aren't we attached to our precious little one? Do you like it when she calls you mummy? You're absolutely delusional. If I leave her, he'll never shut up about it, and his whining is twice as irritating as anything the child could muster. You've quite the tongue when it comes to curling round the truth. And what about you? What are you hiding? Correct me if I'm wrong, but I think these might mean something to you. I've no need for worthless junk. A bijemy się już? Znowu? O, kolejny boss. To będzie jakiś statko boss, to najgorszy boss, jaki może być. Fajna rzecz. Fill them. Fill your eyes with hatred. Accept your violent fate. Accept it and earn the left eye. Prove you deserve it. Yo, siema Femo.
Tak, bijemy się już. Dobra, jest muzyka, to znaczy się bijemy. Serio będzie na motorku jeździła. Ale tu się za dużo dzieje. Tyle ją widzieli. Not yet. She isn't ready. Na co nie jest gotowa? No i widzisz, tyle z napadów, Femo. Nie ma nikogo, kto by chciał wziąć udział w napadzie. Spoko, to jest moje 20 km place. Mogę stracić na bankrucie tych 500. Oj tam, oj tam.
chwila, w drugą scenę. Titanic! Dosłownie Titanic. No i księżyc znikł. Co to znaczy? Nic. Tylko, że skończyliśmy chapter 12. Chapter 12 skończony. 13. No, w takim razie zostało nam niewiele jeszcze. 13, 14, 15, 16 chapter. 4 chapterki. Te cztery chapterki myślę, że chyba będziemy mogli już następnym razem dokończyć. W morzu jestem. Chapter 13. Dobra. Jeśli chodzi o Bayonetę, to będzie tyle na dzisiaj. Tyle jeśli chodzi o Bayonetę. Już następnym strumyczku myślę, że skończymy Bayonetę. Zaczniemy od Bayonety, ją skończymy i tyle. Jest 21, co? Z jakiegoś powodu. To może Salem. Jezus Maria, Alfemo, Salem jest słabe, no. Grałem w te Salemy. Nie spodobało mi się.